Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 20 grudnia, a więc rozpoczynamy 20 vlogmas. Dzisiaj ze mną jest Martyna. Hello! Która bardzo się nie lubi witać, ale zrobiła to, bo ją przymusiłam. I tak, o, przyjechała i dałyśmy sobie już prezenty świąteczne, bo w sumie nie miałyśmy następnej jakiejś okazji, bo ja za niedługo, później są święta, później jeszcze wyjeżdżam, więc dałyśmy sobie z Martyną już prezenty. I uwaga, ja najpierw Martyny prezent. Ja Martynie dałam, uwaga, taką tabliczkę. Ona jest domowej roboty, wiadomo, co nie? I tak ona się prezentuje, jest to taka jakby płytka ze Spotify'a. Pokazałam wam takie coś, jak był filmik z sama pomysłami na prezenty świąteczne. I tutaj mamy właśnie zdjęcie moje z Martyną. I tutaj taka jedna z takich piosenek, która ma taki klimacik i w sumie słuchamy ją już mega dawno i znamy ją chyba całą na pamięć. No, także tak to się prezentuje. I z wakacjami się kojarzy. Tak, i z wakacjami. No, a tutaj jeszcze tak dodatkowo dresik z Moskito i to jest dresik, który ja wam pokazywałam w holu zakupowym, ale stwierdziłam po prostu, że ja tych dresów mam już tyle, że aż mi się nie mieszczą w szafie. No i dałam Martynie ten taki czekoladowy, bo był bardzo ładny. I uwaga, teraz mój prezent. I Martyna, przesuwaj. I Martyna dała mi, proszę bardzo, bluzę świąteczną. Bluzę świąteczną z H&M z myszką Mickey. Jest to w ogóle rozmiar L. Proszę bardzo, no ale jest przytyło piękna. Przytyło ci się, więc dałam ci L. Tak, a ja ci dam XS, czy tam S. No, no ale dobra, mniejsza z tym. Bardzo ładna, także mamy już prezenty świąteczne zaliczone. Dziękuję bardzo. Dobra, Martyna, teraz otworzę zaraz kalendarze adwentowe, bo tak jak w zeszłym roku, jak ona u mnie była, to otwierała, więc zaraz otworzę. I oprócz tego będziemy dzisiaj robić pierniczki, także, no, ale najpierw muszę jeszcze zmontować vlogmasa, także chyba najpierw to zrobię, a później Martyna otworzy kalendarze i później zaczniemy robić pierniczki, także widzimy się zaraz. A więc vlogmas zmontowany i Martyna się teraz zabiera za otwieranie kalendarzy. Tak na stojąco? Nie, choć na łóżko, albo na podłogę, na podłogę. No, dawaj, pierwsze to... 20. No, otwieraj. A swój otwierasz codziennie? Mhm. I dobre są rzeczy? Nie, Jezu, nie mówię. Dobre. Jajo. Jajko, Kinder niespodzianka. Kolejny Ritter Sport. Tak. I zielona. Jakiś nougat cream. I dzisiaj mamy... Jakiegoś, nie wiem. Misia. Misia. Toblerone. Tu jest 20. Biała. 20. Coś małego. Wydaje, wygląda jak mydło w kostce. A jest to świeczka. Ale ładne. Ładnie pachnie. O. No. No taką to ja bym mogła palić. Pachnie, ja, pachnie, tak zawsze pachniało w hotelu, jak jeździłam do kiedyś często do Paryża, do Disneylandu. To tak zawsze tam pachniało. No, dawaj Sephora. Jestem ciekawa. 20. No. W ogóle... Okej. O, znam tą firmę. Ja też. To jest ten taki... To... Nie, co to jest? Spray do twarzy. Ej, bardzo fajna. Bardzo fajna rzecz. Od Mario Badescu. Nie wiem, czy to dobrze czytam, ale znam tą firmę. Ona jest bardzo w Stanach popularna. Ludzie ją na TikToku często używają. No właśnie, ja ją mówiłam z TikToka. No, ale spoko, bardzo fajnie. Także tak się prezentują rzeczy z dzisiejszych kalendarzy otwartych przez Martynę. Odłożyłaś wszystko ładnie na miejsce? Tak. Dobrze, cieszymy się. Dobra, a teraz idziemy robić piernik. Tak ładnie wyglądają te pierniczki.
Zrobimy dodatkowe ciasto jeszcze, takie jakby domowe. I zobaczymy, które będzie lepsze. I Martyna teraz dolewa. No. Chwila prawdy. Martyna dolewa cukier z miodem i przyprawą. Daj, ja mogę zgarnąć, a ty trzymaj. Tylko mam walka, Mika, z mikserem. Ale ładnie wygląda. Bierz tam na grubo. Kopara i peszty. Gotowanie z wichą. Zamarzło nam ciasto. Proszę bardzo, tak się prezentują gotowe pierniczki. Te ciemniejsze to są zrobione z tej jakby gotowej mieszanki, a te jasne to są te domowe z miodem i cukrem. No, także tak się prezentują. Są bardzo dobre, właśnie nieudekorowane, bo już stwierdziliśmy z Martyną, że nie będziemy dekorować, ale są bardzo dobre, także wydaje mi się, że takie będą idealne. Moi drodzy, znowu montuję filmiki, patrzę, że zapomniałam się z wami pożegnać, ale tak naprawdę wczoraj się jakoś super dużo nie działo. Jedynie co to, jak skończyłyśmy z Martyną robić pierniczki, nawet ich nie dekorowałyśmy, byłyśmy tak zmęczone jakoś w ogóle, no nie chciało nam się ich dekorować, więc stwierdziliśmy, że w tym roku pierniczki będą nieudekorowane. Ja dekorowałam ostatnio kilka, a teraz już dekorować nie będziemy, ale wyszły bardzo dobre, jak zresztą widzieliście, przed chwilą wam je pokazałam. I co? I później jeszcze poszłyśmy z Martyną pogadać trochę na OMTV, nie wiem jak to się czyta, ale pogadałyśmy sobie trochę, bo zauważyłam, że teraz ostatni duży hype jest na to i w ogóle strasznie dużo osób na tym gada i spotkałyśmy parę widzów, także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I co? I później... Okej. Okay. I później pojechałyśmy zawieźć paczki do paczkomatu z racji, że ja jakiś czas temu sprzedawałam moje ciuchy na Vinted i po prostu chciałam je jak najszybciej wysłać. No i wczoraj trafiły właśnie do paczkomatu. I co? Ja teraz kończę montować tego vlogmasa, a my widzimy się już jutro. Do zobaczenia i cześć!